Dzień dobry kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajnym filmikiem, który mi się wydaje, że trochę potrwa, z racji, że w tym odcinku będę przymierzać, testować, oceniać, sprawdzać, jak wyglądają na mnie ubrania, które kupiła mi moja mama na wakacje. Jak widzicie, jest ich dość sporo, są tutaj wszystkie, prawie wszystkie na wieszaku, jeszcze bardzo dużo leży na łóżku, bo tutaj mam przygotowane stylówki od mojej mamy, z ciuchów, które mi kupiła, ale też z ciuchów, które ja sobie sama wybrałam na wakacje i ona po prostu z nich ułożyła jakieś fajne stylizacje i dzisiaj właśnie będziemy to wszystko razem wspólnie przymierzać. Jak widzicie, jest bardzo dużo kolorów. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na taki filmik? Z racji, że idą właśnie wakacje, w zasadzie już się zaczęły, wam się zaczęły już wakacje, mi zresztą też już od jakiegoś tygodnia, ale chodzi mi o wakacje, o wyjazdy. Idą moje dwa takie duże, fajne wyjazdy i ja totalnie, generalnie już Wam kilka razy to mówiłam w filmikach, że mam ostatnio lekki kryzys, jeśli chodzi o ubrania, że nie podoba mi się w to, co się ubiera. Mam wrażenie, że w sieciówkach w ogóle nie podobają mi się rzeczy, które są w sieciówkach. Moja mama potrafi wybierać fajne stylówy, ona zawsze jak jedzie na wakacje ma idealnie dopasowane stylówy do miejsca, w które się wybiera. I ja powiedziałam jej, gdzie się w tym roku wybieram, czego oczekuję, jakie chcę i że mama mi właśnie wybrała takie ubrania. Także mamy tutaj naprawdę bardzo dużo wieszaków. Ja generalnie już się przyjrzałam nieco tym rzeczom, bo moja mama właśnie wczoraj dobierała te stylówki, położyła je po prostu na dole, więc ja plus minus wiem, jak co wygląda i tak dalej, no właśnie część z tych rzeczy też mierzyłam, ale i tak będziemy oceniać, jak to wszystko wygląda na mnie. Także to, że to ładnie wygląda na wieszaku, to nie znaczy, że będzie wyglądać też dla mnie. Na mnie dobrze, bo wiadomo, jak jest rzeczami z sieciówek. Ja też będę Wam mówić dokładnie rozmiary, postaram się też pokazywać metki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, dajcie znać, czy coś takiego Wam się podoba. Oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo to jest bardzo ważne. No i zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, bo tam właśnie się pojawią fotki właśnie w tych wszystkich outfitach. A teraz bez zbędnego przedłużania wyłączę tylko klimę, bo strasznie na mnie wieje. Rozpoczynamy. Zastanawiam się, czy jeszcze mówić Wam w tym filmiku. Wydaje mi się, że nie. Nie będę Wam w tym filmiku mówić, gdzie się jeszcze wybieram na wakacje. Po prostu poczekamy sobie z tym nieco dłużej. I pierwszy outfit akurat nie jest z sieciówki, tylko cały outfit jest ze sklepu Surf Inc., czyli takiego sklepu surferskiego. To Wam może troszkę podpowiedzieć, gdzie się wybieram. No i pierwszą rzeczą mamy tutaj takie przewiewne spodenki w taki zwierzęcy pattern jakby, tak mi się wydaje, że to są jakieś takie jak leoparda. I do tego mamy taką luźną koszulkę, dużą, ona też jest ze sklepu Surf Inc. i ona ma generalnie przepiękne plecy. W ogóle ja bardzo lubię taki surferski vibe, że wiecie, właśnie takie luźne spodenki, długie koszulki i tak dalej. Także mamy takie spodenki z taką koszulką i do tego mamy taką oto niebieską bluzę, więc jak widzicie, wszystko fajnie się utrzymuje w takich pięknych kolorach. No i właśnie ta bluza ma taki z tyłu yin-yang surferski wzór i ona też jest właśnie Surf Inc. I dodatkowo do tego outfitu mamy w ogóle tak piękne buty, jak te buty przyszły. Ja już je w ogóle namierzyłam, bo widziałam już wcześniej, żeby jak coś to odesłać i zamówić lepsze, bo mama mi zamówiła takie buty, które będą wygodne i które będą wyglądały no właśnie tak fajnie, surfersko, będą pasowały do vibe'u wyjazdu. I są to buty z Arizona Love i zobaczcie, jakie one są piękne, one są tak pokręcone, po prostu mega mi się podobają, mają piękny kolor, idealnie pasują właśnie na ten wyjazd, są takie zrobione na ala poniszczone, one w ogóle były niechodzone, ale też mają taką ala postarzaną podeszwę i tutaj będzie się odbijał kaktus, jak będę chodziła. Sztos, także co, przymierzam pierwszy outfit i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale to zamknij oczy, no, już masz otworzyć. No, super. Fajne, jeszcze nie? Jeszcze bluza, nie? Tak, jeszcze bluza do tego, ale tak to wygląda w całości. Metka. No tak, ale te spodenki są trochę takie, że miałam wrażenie, że tyłek będzie widać. No ale one są do bikini, albo no, do tego stroju surferskiego. Wygląda, no jeszcze założę tą bluzę, bo ta bluza tak bardzo będzie pasować z tych butów, nie? Taki był zamysł. Się zastanawiam, co to tak sztywno. A, wiesz, tak? No, cool. O, jaki wielki! Ty lubisz takie, nie? No, zarąbisty! Zobaczcie, jaki wielki kaptur. To mam ocenę wystawić? No, możesz oceniać. No, 10 na 10. 10 na 10, no. No mi też się podoba, bo to ma taki fajny swój styl, nie? Musisz tylko nogi sobie opalić. Tak. Mega, ja też oceniam 10 na 10 ten outfit i teraz się przebieram w kolejny, także możesz iść. Idę. Ja sobie też, kochani, od razu robię zdjęcia wszystkich outfitów i to jest też taki protip dla Was, że jeżeli jedziecie na wakacje, to róbcie sobie zdjęcia fitów, które chcecie ubrać, bo później dużo łatwiej jest na miejscu ogarniać to, wyciągać rzeczy, które potrzebujecie. I teraz, słuchajcie, outfit bardziej, no,
jakby ja mam taki love-hate relationship z kolorem różowym, z racji, że ja kolor różowy bardzo lubię, ale nie mam praktycznie żadnych różowych ubrań w szafie i tutaj moja mama przygotowała cały różowy outfit. Bardzo popularne takie spodnie a la męskie bokserki. Ja na początku nie byłam do nich jakby przekonana, ale stwierdzam, że to jest zarąbiste, bo te spodnie są mega przewiewne, mega fajne, podkręcają fajnie outfit. Tutaj właśnie mamy taką różową opcję z Zary, proszę bardzo. I dodatkowo do tego mamy taki różowy topik właśnie tutaj przechodzący na głowę i on jest, proszę bardzo, ze Stradivariusa. Ale to nie wszystko, nie na tym się kończy cały outfit, z racji, że dodatkowo do tego mamy jeszcze różową koszulę, więc będę po prostu jak Marbi, czyli dziewczyna, z którą nagrywałam, influencerka też, z którą nagrywałam zamianę kosmetyczek. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to koniecznie obejrzyjcie. Tutaj trochę jakby prześwietla, dlatego ona nie wydaje się aż taka różowa, ale jest generalnie różowa i jest ona również z Zary. Także co, myślę, że bez żadnego przedłużania musimy to przemierzyć, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało razem. No, dawaj! No, super też. Założyłam te buty, bo nie wiedziałam, które. Nie, to spoko. Ale na pewno wezmę jeszcze jedne jakieś buty. Spoko, ale tak bym dała bardziej 9 na 10. 9 na 10? Chociaż bardzo dobrze ci wróżył, szczerze powiedziawszy. No, ja nie mam żadnych różowych rzeczy. Ale moim zdaniem fajny, jest i wygodny, no. Jest taki spójny. Bez tej koszuli tak. No, może gdyby były buty takie, chociaż tam to też są różowe takie te. No, mają różowe koraliki. No i te spodenki idealnie leżą. Czyli co, 9 na 10? Tak. Ja też tak oceniam, mi też się bardzo podoba, cool, ja się czuję w nim cute bardzo i fajnie. I teraz przechodzimy do kolejnego looku, takiego total jakiegoś kolor looku. I mamy tutaj kolor czerwony i mamy jedne spodenki, ale mamy aż dwa topy, które możemy dopasować. No i tutaj mamy również kolejne, w ogóle ja nie mam prawie ani jednych jeansowych spodenek tutaj w tym zestawieniu. Także w tym roku postawiłam na takie bardziej luźne spodenki, ale ja też... Ja mam w ogóle jakieś coś takiego, że ja w jeansowych spodenkach się czuję strasznie tak ciasno i w ogóle jakoś tak mi wszystko przeszkadza, muszę co chwilę poprawiać. A w tych materiałowych jest mega, mega luz, także fajnie, że w tym roku mam ich pod dostatkiem. No i właśnie tutaj mam takie czerwone spodenki wiązane i są one z Pull&Bear'a, rozmiar S, o dziwo, więc mam nadzieję, że będą dobre. Nie pamiętam, czy ja je mierzyłam jakby na miejscu, czy one były zamawiane online, ale wydają się dość duże, ale one powinny być tak na biodrach, także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy taki top tuba i on jest tutaj tak po bokach zwężany, przez co bardzo fajnie, bo te takie gładkie, tubowe właśnie topy mają to do tego, że one same siebie tak marszczą i to nie wygląda tak ładnie, jak gdy kiedy jest zmarszczone właśnie od razu jakby tak zrobione. I ten top jest z... również z Pull&Bear'a. Nie ma tutaj, nie wiem dlaczego, metki. No a drogi top, który tutaj mam, to taki, mi się on kojarzy, taki rybacki wzór. Taki ekri w czerwone paski i tutaj również daję Wam meteczkę, także mierzymy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać razem. A, i w ogóle od razu Wam pokażę, bo wiadomo, że te buty to nie są buty, które będą pasować do wszystkiego, więc może od razu Wam pokażę i przymierzę od razu do tego outfitu inne buty i są to Vansy. Powiem Wam, że ja bardzo chciałam Vansy z racji... Ja w ogóle kiedyś miałam Vansy, takie old school, klasyczne i tak dalej, ale takich w kratkę jeszcze nigdy nie miałam i one też mi się bardzo kojarzą z takim surferskim vibe'em. W ogóle takie na deskę też fajne, no chciałam po prostu jakieś Vansy w tym roku i zdecydowałam się właśnie na te takie kiedyś topowe bardzo, czyli w kratkę. Także tutaj muszę jeszcze nawlec sznurówkę i przymierzymy sobie do tego outfitu te buty. Zapraszam! A to rzuciłam. No, to już w sklepie? Tak. No, ale z tymi butami fajnie to wygląda, nie? Bo tak kontrastuje ten czarny. No, no to tutaj mi się to podoba, też takie 9 na 10. No, to jest taki basic, nie? Taki po prostu wygodny, fajny. No, torba na przykład taka słomiana. Luźny. Ja wygląda trochę jak komplet w ogóle. Na upały. No. I teraz znowu mamy outfit, gdzie mamy jedne spodnie i dwa topy, także pokażę Wam i ten, i ten. I mamy tutaj, słuchajcie, spodnie długie tym razem. Spodnie długie też się przydadzą. Co prawda nie wiem, czy na ten pierwszy mój wyjazd, ale na pewno na wakacje się przydadzą, właśnie na jakieś wieczory. Ja w ogóle jestem fanką długich spodni, ja nawet jak jest 30 stopni, to chodzę w długich spodniach. Mi jakoś tak nie jest super gorąco w nich. Spodnie długie, one są z Pull&Bear'a. Już też nie mają metki z racji, że miałam je już raz na evencie, ale one są z Pull&Bear'a, rozmiar 32, właśnie takie luźne baggy. Mają one jeszcze dziury na kolanach i oprócz tego mają takie
postrzępione nogawki. Bardzo fajne, bardzo wygodne. Właśnie miałam je na evencie i było mega w nich wygodnie. Tutaj moja mama przygotowała jeden taki bardziej elegancki na jakąś kolację albo na jakiś obiadek albo coś w tym stylu. Taki oto tutaj na środku też wiązany top. Moim zdaniem mega cute, mega dziewczęcy, idealny na wakacje. A drugi taki zwykły, ale nie do końca zwykły. Z racji, że mamy tutaj biały t-shirt i on jest tutaj jakby tak od spodu podwinięty, zaplątany, że jest taki crop top, więc będę po prostu cała na biało i zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Jak to wygląda? No fajnie, to tak bardziej już elegancko. No, bardziej na jakąś kolację. No, a tamta... Tak, tutaj to też pokażę, ale no, ty generalnie mnie widziałaś w tym outfitie, no. Więc wy też teraz widzicie. No, spoko. Bardzo ładne są te spodnie. Ładne są, no. Fajny model, obróć się tyłem. I zaraz jakoś nie są za duże. A wtedy jak szłam na event były za duże. Sylwetka się zmienia po prostu cały czas. No też takie 9 na 10. Na razie tamten jest moim faworytem, ten pierwszy. No, mój też. I co? Co, ładnie? Tak. Ale te buty pasują do tego? Pasują. Okej, kochani, lecimy z kolejnym outfitem. I tym razem jest to coś, co wybierałam ja, a nie moja mama. I jest to taki komplecik, który zamówiłam na Asosie. Materiałowe spodenki, jak widzicie, wyszywane tutaj od spodu taką białą. I dodatkowo do tego mamy tutaj taki wiązany topik, proszę bardzo. Tutaj mamy ramionczka i tutaj z przodu jest on w ten sposób wiązany. Też jest właśnie czarny z takim haftem. Haftem, to było to słowo, którego mi brakowało. Także co, sprawdzamy, jak to będzie teraz wyglądać na mnie. Pierwsza rzecz, którą wybrałam ja, a nie moja mama. Zapraszam. No, spoko. Musisz mi poprawić tutaj. Najlepiej możemy to zrobić teraz jeszcze. Ładnie. Ale no ale szczerze, przecież ładnie wygląda. Taki niedopracowany ten top. Spodenki są bardzo fajne i dałabym ją na pewno do czegoś innego, może nawet do topu z kokardką. On wygląda w ogóle jak strój kąpielowy, ale jest też taki... Nie wiem, no mi się ta góra nie podoba, ale spodenki mi się bardzo podobają. Gdyby nie były tutaj wiązane te ramionczka, tylko były zwykłe. To oceniam 6 na 10. 6 na 10 bez przesady! No nie podoba mi się ten top. Ładny jest! Nie wymuszaj na mnie. Ładny jest, powiedz, że jest ładny. No dobrze. Nie, jest jakiś taki krzywo uszyty. No to krzywy jest, ale też takie mam odczucie. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. I tym razem znowu będzie to rzecz od mojej mamy. I mamy tutaj pierwszy kombinezon. Wygląda jakby był jakiś mega mały, mega krótki i tak dalej, jakby był za mały. Ale zobaczymy, jest to kombinezon z Bershki, proszę bardzo, metka. Bardzo cute, fajnie, ale zobaczymy. I dodatkowo do tego mamy sandały. I są to sandały z Bershki. Tak one wyglądają. Mają one takie miejsce jakby na jednego palca. Ja generalnie z takimi sandałami nie przypadam. Ja noszę albo zabudowane buty, albo noszę klapki. Takie sandałki to nie za bardzo mój vibe, ale wakacje, wiadomo, trzeba się przemóc. Może będą wyglądać jakoś mega ładnie. Zobaczymy, co teraz powie. Zapraszam! Masz źle ubrane to. Jak źle ubrane? Musisz trochę obniżyć pas. Ocenieć. No, według mnie to pokażę jest... Pokażę jeszcze tył. No, według mnie to jest w ogóle outfit nieskończony. No, chodź tutaj. No dobra, no jest wakacyjnie, no... Czemu nie rozcięliłaś tych butów? No bo jeszcze nie wiem, czy je zostawiałam. Po pierwsze, kombinezon nie. Not my type, ja się czuję jak miała 5 lat, naprawdę. No, generalnie fajnie to wygląda razem, ale... No i rozumiem, że co, za bardzo bielizniane to jest? Czy... Tak, no jakoś tak nie poszłam w tym nigdzie. Te buty mi się bardzo podobają. Plus moja torba i mój kapelusz 10 na 10. Serio? Albo bez tego może? 6 na 10. Przesadzasz. 6 na 10, a bez tego to tylko buty ratują. Buty 10 na 10. Bardzo mi się podobają jak na takie, że ja w ogóle nie noszę takich butów, to te są i wygodne, i tak fajnie wyglądają, tak rockowo trochę. Kolejny outfit, który tutaj mamy, to znowu mamy jedne shorty i dwie pary topów. I mamy tutaj takie zwykłe, klasyczne, czarne shorty. Tak się one prezentują. Jest to rozmiar 36. Ja mam rozmiar 32 albo 34, ale moja mama powiedziała, że specjalnie takie wzięła, żeby one były na biodrach. Wydaje mi się, że nie będą dobre, ale sami zaraz zobaczymy. Tutaj proszę bardzo, zostawiam Wam oczywiście metkę. Bardzo ładne, takie zwykłe, klasyczne shorty jeansowe. Dodatkowo do tego mamy, tak jak powiedziałam, dwa topy i tutaj przymierzę obydwa, bo nie mierzyłam ani tego, ani tego. Tutaj z Bershki, taki w paski, bardzo ładny, ma w ogóle krój. Tutaj zostawiam Wam metkę. I drugi mamy taki wiązany na... szyi tutaj, jakoś tak to powiem.
powinno przychodzić. Dobra, zobaczymy jak to będzie szło. Nie wiem, czy ja go mierzyłam, czy go nie mierzyłam. Internet, tutaj też zostawiam Wam meteczkę, ale to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o ten outfit. Z racji, że tutaj mamy jeszcze taki słomiany, chyba nie słomiany, no taki po prostu różowy kapelutek, który doda po prostu kolorów trochę temu outfitowi. Tutaj zostawiam Wam również metkę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać razem, jestem bardzo ciekawa. Wzięłaś rozmiar 36 tych shortów. Bo one mają być nisko. Właśnie tak mają wyglądać. Tak? Tak mają leżeć właśnie. Tak, bardzo fajnie wyglądają. Obróć się. Tak, one to są takie, chociaż troszeczkę są za szerokie faktycznie, ale naprawdę super wygląda. Ja temu daję 10 na 10. Serio? Zobacz, jak dużo brzucha jest odsłonięte. No i co? A brzydki ten brzuch? Nie, super to wygląda. Ja się czuję trochę jak chłopiec. No tam jak chłopiec, bo to jest w twojej głowie, a nie w outfitie. Tak wygląda ten top. Moim zdaniem bardzo ładny jest, ładniejszy niż tamten. I jakoś nie wiem, bardziej mi to siedzi ta stylowa. Też fajnie i też 10 na 10. Tam oceniam 7 na 10, a tutaj jak ten top jest już taki bardziej kobiecy, dziewczęcy, to jeszcze... Nie podciągaj tych spodenek. To temu daję 9 na 10, ale cool to wygląda, ładnie. Okej, kochani, kolejna rzecz to kolejny komplecik. Tym razem jest to komplecik z Zary, taki w paski. Mamy tutaj taki dół, który generalnie to są takie niby spodenki, ale one są bardzo krótkie. Ja wiem, że teraz są modne takie, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mnie. I mamy taki top, który tutaj ma być na ramionach. Tutaj też Wam pokazuję od razu metkę. No i co, od razu się w to przebieram, bo ciężko mi coś o tym powiedzieć. Materiał jest bardzo gruby, bardzo przyjemny. W ogóle na pierwszy rzut oka komplet bardzo mi się podoba, ale ja różnie wyglądam w takich rzeczach, także muszę po prostu przymierzyć, żeby ocenić, jak to będzie wyglądać. Zapraszam! No fajne. Nie zrobione. O, w ten sposób. Przydałby się jeszcze duży kapelusz z dużym rondem. A jak Ci się podoba? No podoba mi się, tylko tył. Kacie, nie? No ja nie wiem, gdzie ja bym w tym wyszła. Ładne, ale moim zdaniem no niepraktyczne, wiesz o co chodzi? Fajnie, mi się podoba, jak w tym wyglądasz. Masz ładną figurę, idealną do tego. Na przykład jak będziemy na jakimś balkonie. Oczywiście wytnę, gdzie będziemy. Jak będziemy na jakimś balkonie, czy coś takiego. Na pewno to zostaje, bo jest bardzo ładne, nie? I wygodne. Można też spróbować koszulę jakąś do tego. No tak właśnie, wiesz, tak bardziej na chill niż do chodzenia po mieście. Oj, oceniam to 9 na 10. Praktyczność oceniam 8 na 10, ale tak to bardzo, bardzo ładne. Okej, kochani, lecimy teraz od razu z kolejnym i mamy tutaj, słuchajcie, taki znowu top tuba, który prezentuje się tak, on jest taki granatowy i do tego mamy granatową spódniczkę, czyli właśnie taki oto komplecik granatowy, bardziej basic, ale też mi się wydaje, że wygodnie i że będzie to wyglądać cute. Ja już wiem, jak to będzie wyglądać i mama też już wie, jak to wygląda, także to po prostu przymierzę i pokażę Wam. Jeszcze zapomniałam Wam pokazać, ale top i spódniczka są ze Stradivariusa. Chodź! Ty już to widziałaś. No. Zwykłe takie, w sensie fajne, bardzo ładne i wygodne i w ogóle, ale już... I mało miejsca zajmuje w walizce. Tak, no i takie jest przewiewne, nie? I koszule też bardzo można do tego... ten kolor granatowy i można z białym łączyć i z takim koszykowym właśnie, jak ta torebka. Właśnie ta torebka, ja tak ją Wam cały czas pokazuję, bo tutaj mama mi wybrała właśnie taką torebkę, a Wam jeszcze jej nie pokazałam właśnie z bliska. Jest ona z Zary, tutaj oczywiście daję Wam metkę, no i właśnie tą torebkę najprawdopodobniej wezmę, bo fajnie ona wygląda do tych outfitów i jest taka... Jest to torebką dla mnie 10 na 10. No, też mi się podoba. Właśnie, bo ja tutaj jeszcze mam takie rzeczy dodatkowe, jakby które pokażę Wam na samym końcu, które po prostu jakby nie mają stworzonego dla siebie outfitu, tylko po prostu są po prostu rzeczami, które można dopasować do różnych rzeczy. I na przykład tutaj mam takie pomarańczowe okulary, które zamówiłam z Asosa. No i na przykład do tego w ogóle tak w nich żółto widać, w nich nie można prowadzić, bo w nich nie widać w ogóle kolorów świateł. Wszystko jest żółte dosłownie. No i właśnie tak wyglądają te okulary na przykład z tym komplecikiem. Pokażę Wam jeszcze je z bliska, moim zdaniem są super, ale pokażę Wam, jak w nich widać. Zobaczcie, jak w nich widać. To jestem ja. I tutaj mamy, słuchajcie, znowu różową koszulę. Tym razem koszulę w paski. Ja lubię takie koszule na wakacje, one są praktyczne, bo można coś zarzucić na ramiona, jak jest zimno, no i generalnie też fajnie podkręcają nam outfit. Także tutaj mamy taką koszulę i do tego, uwaga, odważnie moja mama zagrała, z racji, że mamy paski i paski, ale myślę, że będzie tu ładnie ze sobą wyglądać. Mamy tutaj właśnie takie znowu ala męskie spodenki i to też jest rzecz, te dwie rzeczy to są rzeczy, które ja wybrałam, koszulę do tego dobrała mama z Asosa. Ja to zamawiałam przez Asos, ale to jest generalnie to
to są spodenki z Bershki i tak samo ten top zamawiałam go przez Asosa, ale on również jest z Bershki, to jest taki luźny, czarny topik, także teraz to mierzymy. Muszę znaleźć nowe sposoby na wołanie mamy, bo cały czas mówię zapraszam, także teraz krzyknę co innego. Hono, gdzie Wojdo? Nie wiem, czy te paski do siebie jednak pasują. Nie wiem, czy podobają mi się te spodenki. Mi się podobają. Są przezroczyste i lekko długie. Paski właśnie fajnie wyglądają. Zamiast tego z tych spodenek, te spodenki. Pokaż. A no, zdecydowanie. I teraz te spodenki są bardzo ładne. Bez tamtego topu gównianego. Czyli te spodenki out i tamten top out. No, ten mi się podoba, to jest bardziej w moim klimacie, nie? Koszula jest piękna w ogóle. No, ładna, pasuje do mnie, nie? Mhm. Teraz pójdziemy w sukienki, bo mam tutaj aż 3 sukienki. Myślę, że możemy zacząć od tej, bo ta jest naprawdę crazy. Bardzo taki egzotyczny, można powiedzieć, coś w tym stylu. Jest ona z Zary, wybrała ją moja mama, ma tu też takie korale. Jak to na mnie będzie wyglądać i czy będę się czuła w tym czymś takim komfortowo, czy nie, jak jakaś babcia. Buty. Inne? Tak. Te drugie? Dobrze, to w takim razie mama mówi, że zmieniła buty do tej sukienki i zakładam takie drugie klapki, w sensie te sandały, które mi wybrała. Tutaj zostawiam wam oczywiście. Trochę są na mnie za luźne. No fajnie wyglądają, dobrze wyglądają. Weź jeszcze, nie wiem, torebeczkę czy coś. No ja właśnie nie widzę, więc musisz powiedzieć. No spoko, na mnie 10 na 10. Spoko? No mi się sukienka bardzo podoba i na pewno ją wezmę na wyjazd, bo jest moim zdaniem mega bardzo... tytułem? Bardzo pasuje do tego klimatu, do którego jedziemy. No te buty też ładne, ale jakbym miała wybrać, które mi się bardziej podobają, to tamte, ale te też są bardzo ładne. No ale nie wezmę wszystkich na wyjazd. Super, super leży na tobie w ogóle, jakby uszyta na ciebie. Dobra, już zaczęłam rozpinać sukienkę, nie pokazałam wam kolejnej opcji, także słuchajcie, teraz lecimy z kolejną sukienką, którą również przygotowała moja mama. I jest to taka czarna, materiałowa, taka z takiego sztywnego materiału sukienka, ale wygląda moim zdaniem mega uroczo. Teraz mierzymy ją. O, to też bardzo ładna. No, to nawet jeszcze ładniejsze. Też masz jakiś paproch. Tylko ramionczka możemy troszkę zmniejszyć, bo ona ma regulację. Tak, bardzo ładnie, tak 10 na 10. Bardzo ładnie w ogóle jakoś leży. Takie sukienki generalnie jakoś ładnie są. No, ale ciągnie jeszcze trochę ją, bo... W dół? No, a co ona ma tutaj z boku takie? A, bo ona ma taki zaszewki śliczne jest. Bardzo ładne. Została nam jeszcze jedna sukienka z wszystkich sukienek. Została nam jeszcze jedna i to, słuchajcie, jest zupełnie innym vibe'em sukienka z racji, że to jest taka plażowa, długa, kijecka. Bardzo mi się one podobają. Zobaczymy, czy na mnie też mi się będzie podobać. Z tyłu ma tutaj takie wiązanie. Oprócz tego tutaj na karku ma też wiązanie. Z Bershki tutaj zostawiam wam metkę. Fajna. Ta będzie idealna. Jakbym brała ślub. No. Pokaż się tyłem jeszcze. No, bardzo ładne plecy. No, dla mnie takie 9 na 10 przez to, że tutaj jest tak... Bo tak czuję się niekomfortowo. Nie lubisz, jak jest tak szeroko rozstawione. Teraz jest idealnie. No. Teraz tutaj już nic mi nie wystaje. Tak, i lepiej też wygląda, tak? Jak jest wniesione. No 10 na 10. No teraz też dla mnie. Może nie 10 na 10, ale też właśnie 9 na 10. Ja lubię takie sukienki, dlatego dla mnie 10 na 10. No ja w takich nie chodzę za bardzo, ale myślę, że na wakacje będzie idealny. Tym i teraz znowu będą spodnie a la dam męskie bokserki. Z racji, że mamy znowu podobne, tylko tym razem takie niebieskie spodenki z Bershki. I do tego mam taki zwykły biały top. Także to jest bardziej taki basic outfit, ale myślę, że będzie wyglądać mega fresh. Choć trochę wygląda to jak piżama. No, takie do spanka. No bo właśnie bardziej piżama, nie? No. Ale moim zdaniem fajnie, no teraz jest taka moda niby, że właśnie takie spodenki się nosi. A, to jest w ogóle do tego outfitu chyba bluza nawet, bo to czegoś jej nie założyłam. Do tego mamy bluzę, którą właśnie do tego outfitu zapomniałam dodać, że do tego jest jeszcze ta bluza z napisem Life's a Beach i z tyłu mamy napisane Find Your Waves i ta bluza jest z Na Oko. Szła 3 miesiące. Tak, szła bardzo, bardzo długo. Przymierzamy ją. Jest mega długa, taka gruba, strasznie ciepła. To jest samolotowa, ale bluza jest fajna. I ma też wielki chyba kaptur. No, fajny. No, bluza mega fajna jest. No, tu jest 8 na 10. Mhm. Ja też oceniam na takie, no myślę, że takie 8, 7 na 10, coś takiego. Bluza robi robotę. No. Kolejny outfit to taka bardziej basic opcja z racji, że mamy tutaj takie oto szare spodenki, takie troszkę dłuższe, long line i one są właśnie z Stradivariusa. Tutaj zostawiam wam meteczkę dokładną i dodatkowo od tego mamy te teraz takie bardzo popularne topy z Bershki z taką kokardką i tutaj na końcu falbanką. Także to jest bardziej taki basic outfit, no, inny styl trochę. Taki inny styl.
styl do zwiedzania. Miejski bardziej. Ale myślę, że spoko. Myślę, że większe wow by zrobiło, jakbym po prostu, jakbyś wcześniej nie widziała ani tego topu, ani tych shortów, a tak to już po prostu znasz i to i wiesz, jak to też razem mniej więcej mogło wyglądać. Ale moim zdaniem fajne takie, nie? Dobra, mama tutaj dorzuciła jeszcze koszulę. Także, a, to jest taka, też taka, jak wcześniej wam pokazywałam tą różową, to teraz mamy taką samą, tylko że niebieską. Ona jest ze Stradivariusa. Fajnie ten niebieski do tych szarych jeansów pasuje. Spoko, faktycznie bardziej takie wrocławski styl wakacyjny i tak dalej. Ale moim zdaniem też cool to wygląda. Tutaj mamy coś takiego, jest to taki sweterek i zamysł jest taki tego, że generalnie bardziej jest to oczywiście na strój kąpielowy, właśnie jak wyjdzie się z wody, byłoby chłodno czy coś takiego, to po prostu to raczej na strój kąpielowy, ewentualnie jakiś ładny stanik czy zwykły top, więc póki mam ten taki zwykły czarny, zwykły biały top z tym kokardką, to założę sobie na niego i mamy właśnie taki oto pleciony sweterek. Jest on z Pull&Bear'a, białą spódniczkę z paskiem. Ja już wiem, bo to razem z mamą wybierałyśmy właśnie ten pasek do tej spódniczki, bo generalnie biały z panterką, mam wrażenie, że wygląda jakoś mega, mega super. Spódniczkę miniówkę, ona również jest z Pull&Bear'a, gdzie jest, o, gdzie jest ta metka, tu. No i dodatkowo mamy do tego pasek, on też był kupiony w Pull&Bear'ze, także zakładam to i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać razem. To też mi się bardzo podoba, fajnie. Mam ten stop, co wcześniej pod spodem, zostawiłam go, ale wiadomo, że na strój najlepiej. Lepiej by było, żeby było bikini i to właśnie bym ubrała biały, taką zwykłą, basicową górę. I to jest dla mnie też 10 na 10. No, mi też się bardzo podoba. A ubierz z bluzą jeszcze? Do tej spódniczki? No. Bluza różowa, ona jest również z Surf Ink, tu ma napisane Wave Aperitivo. Tutaj zostawiam wam oczywiście metkę, a plecy ma takie moja ulubione kozackie. No, jest mega, mega kozackie. Happy Kiddos. A, to już nie ma takiego dużego, widzisz? No, spory jest. Fajnie, także ta bluza też mega. No, najfajniejsza. Dobra, lecimy z już ostatnim pełnym outfitem, także niedużo zostało. Okej, kochani, miałam krótką przerwę na podładowanie baterii w kamerze, ale już jest okej, lecimy z ostatnim outfitem i słuchajcie, tutaj znowu mamy spodenki i dwa topy. Ja to nazywam safarski outfit, z racji, że to jest outfit na safari, jeszcze mama do niego domówiła, przynajmniej moim zdaniem jest do niego pasował, taki kapelusik, jakby wiecie, że tutaj jest wiązany i taki rybacki, coś w tym stylu. Ale mamy, słuchajcie, tutaj cargo, krótkie spodenki w takim kolorze beżowym. Jak widzicie, ma tutaj różne kieszenie, no typowo, kurde, jak na safari. I tutaj właśnie mamy metkę od niego, one są z Bershki i do tego mamy dwie pary topów i mamy właśnie tutaj taki piękny topik, który jest taki troszkę błyszczący. Jest on z Bershki, w ogóle bardzo dużo ubrań jest z Bershki, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o zamawianie przez internet, to Bershka dużo ładniejsze ciuchy oferuje niż jak idzie się stacjonarnie do sklepu. I oprócz tego mamy taką zwykłą w zasadzie koszulkę obcisłą, ale ona ma po bokach taki szef. I do tego jest jeszcze czapeczka, którą ja również zamówiłam. Jest to czapeczka z New Era. No fajne, myślałam, że to będzie najsłabszy outfit, ale nie jest. Fajny, co? No spoko. Wygląda, jakbym miała iść oglądać te mamuty. No, safari. Mój zdaniem mega fajny. Może będą jakieś mamuty. Mega fajnie, ten top co prawda jest taki, że nie wiem, jakoś dziwnie się chyba układa trochę, co? Nie, spoko się układa. Mogę ją też założyć. No, 10 na 10 dla mnie to jest. 10 na 10, nie? Fajne. Spoko, ale musi być stanik. Tak? Prześwituje? No, całkowicie. No, troszkę faktycznie prześwituje ten top. Ale na kamerze nie będzie tego widać, ale co? No też fajnie. Fajnie, nie? No nawet nic nie fajniej. Tutaj wyprofilowany ładnie. No, spoko. I ostatnia rzecz, to już ostatnia bluza. Jest to znowu bluza z Surf Ink. Proszę bardzo. Meteczkę i jest mega cute. To jest bluza w ogóle, która nie ma kaptura. Serduszko, a z tyłu ma też takie wielkie serducho, które... O, oni chyba w ogóle tak, oni surfują. No ona ma tutaj troszkę szerszy dekolt, więc wystaje mi koszulka spod spodu, ale moim zdaniem też jest bardzo fajna, taka właśnie surferska, także super. I słuchajcie, to są już wszystkie rzeczy, naprawdę dzisiaj się namierzyłam, nagrywałam ten filmik chyba z 3 godziny jeszcze z przerwami, bo musiałam ładować aparat. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, oczywiście również dziękuję mojej mamie, która wybrała mi te wszystkie outfity. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej będzie to pakowanie walizki. Do zobaczenia i pa, pa. Mua.